Hejka moi drodzy, z tej strony Deseo, witam was w kolejnym naszym customie świąteczno-mikołajowym, ponieważ nie wiem kiedy to wleci, czy na Mikołaja, gdzieś w pobliżu Mikołaja, czy święta, nieważne. Są to eventowe customy świąteczne. Moi drodzy, tym razem bierzemy pod lupę, o kurde, słuchajcie, poranna chrypka, Winter Fairy Tale. O tyle dziwna sprawa jest tym z customem, może nie tyle co dziwna, co niespotykana, to, że wyszło w sumie cztery części tego customu, w zasadzie można powiedzieć nawet, że dwie, w sensie dwa osobne pliki customowe, gdzie pierwszy dzieli się na pierwszą i drugą część, a drugi plik customowy dzieli się na trzecią i czwartą. Nic nie byłoby w tym nic złego, jakby nie tyle złego, co dziwnego, co to, że pierwszą i drugą część, czyli ten pierwszy plik customowy, powstał dzięki autorowi Bagi w 2006 roku. Moi kochani, ocena to 8,32. Natomiast część trzecia, czwarta, czyli drugi plik customowy, już powstał za pomocą innego autora, Sweet. Dokładnie ten sam rok wydania, natomiast w tej trzeciej i czwartej części to ocena 8,47. Ja to oczywiście wszystko nagram ciągiem, aczkolwiek powiem, kiedy zaczynamy, kiedy jest pierwsza część, druga część, trzecia i czwarta. Słuchajcie, jedno dosłownie zdanie na temat fabuły. Siedem krasnoludków ukradło małe korony Lary. Nie wiem, o jakie korony Lary chodzi, zobaczymy, o co tutaj, jak to tutaj będzie wyglądało. Mamy je znaleźć i przynieść z powrotem do zamku. Też nie wiem jakiego zamku, co to jest za zamek, czy to jest zamek jakimś, który żyje Lara. No mamy tutaj piękną, słuchajcie, choinkę. Już na samym wstępie dla mnie jest ogromnym plusem to, że moi drodzy, no jest menu, no menu jest przepiękne i mamy te krasnoludki. Natomiast nie wiem za bardzo, o jakie korony Lary chodzi. No słuchajcie, no nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu no dowiemy się, tak? Dowiemy się w trakcie ogrywania. Widzę, że lokacje są piękne. Mam nadzieję, że... te miejsca, które nam teraz gra pokazuje, to mam nadzieję, że będą pokazane, czy będzie można je ogrywać. Może nie te same, bo czasami menu, wiecie, różni się, ale mam nadzieję, że równie będzie piękne i bajeczne w samym gameplayu. Słuchajcie, no już nie ma co przedłużać. Lecimy z tym koksem. O matko! No słuchajcie, kocham tą Larę. Ona wygląda przepięknie. Ja już w ogóle mam pomysł na miniaturkę. No ona musi być z szaliczkiem, no przepięknie to ona to w ogóle, ja jeszcze nie widziałam tego, nie no, ona jest piękna. Dlaczego jeszcze nie widziałam Lary w takim stroju? Ja się pytoch. Nie mam zielonego, słuchajcie, pojęcia. Dobra. Co to jest? Czy to można? Tak, to można przesuwać, słuchajcie. Pytanie, czy mam to stąd zabierać, bo to stoi na takiej dziwnej... A to? Też można. Dobra, poczekajcie. Musimy się najpierw tutaj rozejrzeć. Co my tutaj mamy? Tam u góry nic nie widzę. Aha, tu jest ewentualnie kolejne miejsce. Poczekajcie, ja to troszkę przyciszę, bo boję się po prostu, że tutaj wlecą jakieś prawa. Mam nadzieję, że nie, bo ciulowe byłoby... później to wszystko wyciszać. Tu mam jakieś drzwi, które są zamknięte. Nie da się ich tak o po prostu, nie? Nie. O, tu coś jest do włożenia. Mamy kolejnego bałwanka. Coś, czego nie mamy. Jak wygląda... ona ma kucyka! Ona ma kucyka, ale takiego, słuchajcie, cute! Cute kucyka! I Jezu, i ma te... kolczyki. Ona jest słodka, wygląda pięknie. Aż dziwię się, że ten strój jeszcze nie był, nie widziałam, że nie był po prostu wykorzystany. Serio. Zobaczcie, mamy świąteczne apteczki i małe, duże. No po prostu ja już jestem zakochana. 2006 rok, a ile zajebistych i pociesznych szczegółów. Dobra. Pytanie, ja to zacznę sobie pchać. Właściwie to ciągnąć i pchać. Tylko pytanie, czy nie trzeba będzie, wiecie, podmienić tych beczek miejscami. Tutaj jest zastanawiające pytanie, bo ja wstawię to po tamtej stronie. No zobaczymy, czy coś się podzieje. Jeżeli nie, to obawiam się, że może być tak... Aha, bo to już jest nierówność. Dobra. Obawiam się, że może być wtedy tak, że będę musiała je dać na odwrót. No ale ja to wtedy po prostu wytnę, no bo to by było zbyt... słuchajcie, zbyt nudne. Ah.
Już chyba nie ma tej nutki. Chociaż ona piękna oczywiście była, tak jak mówię, ale no... Nasza larcia wygląda po prostu przesłodko. W ogóle ten golfik, no mega. Zobaczymy, co się stanie. Swoją drogą nawet nie mam zielonego pojęcia i tego nie sprawdzałam. Czy to są długie customy, czy nie. Nie wiem, może wiecie, było jak w jakimś roku, no w tym 2006, o, otwierają nam się drzwi, no to git. Może była jakaś taka akcja, że na przykład z tymi teksturkami i tak dalej, albo w dwóch autorów się podzieliło, że ja zrobię tą część i ja zrobię tamtą część. Wiecie, no różnie to bywa. Co to jest, jakiś kociołek Baba Jagi? Nie ma tu nic. Tam też. O, dobra, widzę kratkę do zastrzelenia. Okej. Jak wygląda sprawa z tymi flarami? 6, no kurde, trochę słabo. Warto by było... Oj, bo jeszcze tutaj jest do rozwalenia. Warto by było jednak podświetlić, nie? To co, może się skusimy. Nie mogę do przodu, szkoda. Co tam by jest? O, to nie będzie ten krest taki do wsadzenia. Krest, słuchajcie, mówię już rezydentowo. Krest do wsadzenia. Pokaż, a ciekawa jestem, czy to się krest nie nazywa. No ja jestem ciekawa. Silver Star, okej. Okay. Dla mnie to krest, wiecie. No ale właź, że tu. Się tu rozejrzymy, bo to wiecie, może nie być koniec. No, już widzę kolejną kratkę. Wiecie co, tylko kurde, nie wiem jak sytuacja... Aha, z sekretami, dobra. Na szczęście mamy jasną, nie ma sytuacji, w której jest, nie wiem, 70 sekretów. Dobra, coś tam było, śmignęło mi, ale nie wiem co. Dobra, apteczka, widzę to. O, i mamy sekret. Dobrze, ale nie był jakoś specjalnie ukryty. Okej. Okay. No to słuchajcie, mamy krest. Tutaj już chyba raczej nic nie ma, no chyba, że jestem ślepokura, ale jak znalazłam tu jeden sekret, to na pewno drugiego tutaj nie wsadzą. I co, pewnie się otworzą te drzwi, prawda? Tak myślę. To aha, z takim opóźnieniem to się otworzyło, dobra. Okej, okay, mamy chatkę. Kurde, tu jakaś gwiazdka. W ogóle te wszystkie drzwi można otwierać? Padnę, jeżeli tak. O kurde, no to sporo będzie do zwiedzania. Matko bosko. Czy te drzwi, czy te okna da się rozwalić? No chyba nie. A takie tutaj, takie. Boję się, że tu będzie coś, co ja przeoczę. Coś tu leżało? O, książki. Ale ona nie chce ich podnieść. A tutaj, o, ewidentnie widzę książkę, którą należy podnieść. Chyba, że... No. Jo. I cóż tam jest? Czy tam my możemy... Book of Wishes. O. Okej, okay, Book of Wishes. Dobra. Tam jeszcze można na wprost iść. Tam jeszcze, zobaczcie, ile tu jest korytarzów, Matko Boska. Ale to dobrze. Dobra, chodźcie najpierw tam. Im więcej do zwiedzenia, tym lepiej, nie? Jak najbardziej. Dobra, zapiszę. Tamte okna ewidentnie chyba będzie można, słuchajcie, tak mi się wydaje, rozbić. Próbujemy. Rozbijemy, czy nie? Tak. Okej, okay, jest jakaś drabinka. A tam dalej coś jest.
Dobra, słuchaj, ta, pójdziemy sobie tu. Zobaczymy. Tu coś nieskitrane jest w krzokach. Ny. Na daszek, słuchajcie, daszki. Słuchajcie, custom, a taka dziwna ta teksturka była na dole. Customy świąteczne, bez chodzenia po dachach. To nie customy świąteczne. No i koniec, kropka. Mam nadzieję, że tu nie zjada. No nie wygląda, jakbym miała, ale widzicie. Widzę, że kolejne beczki do przesuwania. Tam jest jeszcze jakieś okienko, w ogóle chciałam powiedzieć. Czekaj tam. Kurde, tylko pytanie, gdzie to postawić? Jedną i drugą się da? Kurde, no. Skąd ja mam wiedzieć, gdzie? Tu coś leży. To jest crowbar, tak? No to teraz pytanie, słuchaj, ta, czy z tymi beczkami to jest tak, że ja tylko mam sobie podnieść crowbar, czy gdzieś jeszcze ewentualnie trzeba by było je postawić? To jest, słuchajcie, pytanie za 100 punktów. A nic, zobaczymy. Tutaj są chyba jakieś drzewi, o ile mnie oczy nie myliły, nie. Czy to da się? Da się crowbarkiem, dobra. Jeszcze zobaczę, przesunę tą drugą beczkę, bo może tam coś jest. Czekajcie, wrócę się. Aha. Znamy tą nutkę. Pokaż mnie, czy za tym nic nie ma. Może być jakaś apteczka, coś, jakiś sekret tegys. Dobra. Nimo nic. Okej. Czy to są takie klocki do przesuwania? Jo. No ale tutaj przynajmniej pokazuje gdzie. No dobra. No to dajesz. Damy sobie to do konta. O kurde, zjaniłam to. Źle. Wycofaj to. Wiedziałam, że to zepsuje. Pytanie, czy też jest zależność, gdzie, który postawimy. Też mnie to zastanawia. Czy one się jakoś różnią? Nie. No moje zdanie nie. Moim zdaniem nie. Następna. Wyciągaj. No trochę przesuwanka. W tych customach świątecznych jednak dużo tego przesuwania jest. Trudno. Staram się w tym świątecznym okresie wybrać customy przede wszystkim takie, wiecie, wizualnie, na które mam ochotę. O, to bym, o tam są naboje, dobra. Które bym sobie chętnie zagrała. Niektóre będą się powtarzać z innymi użytkownikami, youtuberami. No bo nie da się nie powtórzyć z poprzednich lat, ale też bardzo chciałam nagrać takie customy starsze, które mało co kto na YouTubie nagrywa, więc chciałabym po prostu czymś się tutaj, aj sekret, wyróżnić, fajnie, że pod tym był sekret, ale okej. Także mam nadzieję, że mnie nikt tutaj nie uprzedzi, bo naprawdę, jeżeli chodzi o ten custom, bo tutaj naprawdę widziałam, że chyba nikt tego nie nagrywał. Chyba, że może jakieś tam zagraniczne osoby, ale nie jest zbyt popularny ten custom. I dobrze, bo chętnie się z nim, słuchaj, ta, ale nie, nic się nie zrobiło i to mnie martwi. Chodź na górę. Nic się nie zrobiło i to jest maks wkurzające, że nie pokazało i nawet nie słyszałam, żeby coś się zrobiło. Weź no zobacz, czy to się da rozwalić, chociaż nie wygląda. No nie. Boję się, że się... Aha, ty krasnoludek. Halo. Hejka. O. A, no to taką koronę... Okej. No to słuchaj, ta taką koronę, No ale co to zrobiło, bo... Czemu tu się tak...
Aha. Krasnoludka szlak trafił. Nie, on się po prostu chyba przeniósł gdzieś do jakiejś krainy. Co to zrobiło, że ja tu postawiłam te rzeczy? Nie mam pojęcia. Może ja coś źle zrobiłam? Kurde, no nie wiem. Słuchajta, nie mam pojęcia. Trzeba by się było po tych pokojach jeszcze raz tak porządnie rozejrzeć. Bo mam wrażenie, że to zrobiłam po łebkach. Chociaż tam, kurde, w tą jedną książkę to... To mamy. Ej. Nie chcę tam, boję się, że mogłoby mnie to podpolić. Kurde, ale gwiazdka. Skąd tu gwiazdkę wziąć? Dobra, jeszcze w tamte korytarze zaraz wleziemy. Momencik. Stamtąd przyszliśmy. Tutaj jest co? Jeszcze w sumie nie było mnie przy oknie. O! Gwiazdka. O wilku mowa. Proszę bardzo. Dobra, ale wiecie co? Może tak być, że tutaj gdzieś jakąś książkę będzie można na przykład włożyć, albo i nie. A tu? Nie. Kurde. Tu? Nie, dobra. A jeszcze te drzwi. Tam zaraz pójdziemy do tego korytarzyka, spokojnie. Tylko chciałam jeszcze zobaczyć kolejny pokoik. Oho. Tu? Nie brakuje ci żadnej książki? Nie. Ny. O! Ewidentnie tutaj, mówię wam. Tak. Okej, okay, dźwięk otwierających się drzwi, ale gdzie te drzwi? Nie mam pojęcia, tam mnie jeszcze nie było. Zaraz, zanim włożymy tą oczywiście gwiazdunię. A te... Nie, no tu stąd przyszliśmy, jak te? To halo. Czekajcie. Tam. To jest ten korytarz, w którym mnie nie było. On taki podobny jest, identyczny wręcz bym powiedział. O, tutaj. Ale wiecie co? Chodźmy jeszcze z tą gwiazdką, bo tam jest wyjście na zewnątrz. Ja bym chciała jeszcze zobaczyć, co z tą gwiazdunią tu będzie. Co tam się kryje za tymi drzwiami. Może wiecie, taki sekret będzie na przykład. Boże, ten dźwięk. Masakra. Weź no, zapisz. Oho. Kanoteczka. Ahu. No, 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 no. Tak, tak, tak. Będzie pani zadowolona. Ach, tu są. Tu są dwie. Aha, takie rzeczy. No, tu mnie nie powinno zabić. Jest kolejny krasnal, więc obstawiam, że gdzieś tu musi być korona. A, jest korona. A coś jeszcze? Tam może coś być za tym winklem, ty. Czekaj, czekaj. Albo tam, o. Czekaj to. Czekaj to. Coś tu jest? Jest. Dajesz, dajesz, młoda. Mało jest flar, więc wybaczcie, że wam nie... pani. Zabierz. Ho, ho, ho. Czyli znowu kolejny krasnoludek. Nam pewnie zniknął, prawda? Świeci nam się to wszystko. Pytanie, co jest jeszcze za tamtym winklem? I bardzo chętnie to sprawdzę. Nie ma nic. Okej. Dobra.
To co, wychodzimy. Pierwszy slocik. To co, mamy? Pokażcie mi te korony. Mamy dwie, jo. Okidoki. No to teraz tamte drzwi, które się nam otworzyły. Kurde, co ja mam z tą chrypą? To jest właśnie tak, jak się wstaje o godzinie, słuchajta, 8, żeby nagrywać kastą w niedzielę, nie? Czy tutaj jest ten korytarz? Tak. Dobra, zobaczymy. Może tu jako ładnie będzie. Jako tako? Na razie bardzo przyjemny jest ten kastomik. Bardzo przyjemny, podoba mi się. Takie jakaś przycinka była. Coś dogrywał? Coś mieli? O, jakieś kopalnie, teges, szmeges. Kurde, no dajcie flarę, co? Chciałabym tu naszym widzom coś pooświetlać. Kurde, nie ma nic więcej. Cholera jasna. Dobra, na razie się porozglądamy ewentualnie. O, tam coś było. Dobra, to zaraz sobie to rozwalimy. Widziałam to zestrzelenia chyba, że to nie jest do zestrzelenia. O, tutaj coś jest, proszę bardzo. Pytanie, czy... No, ja bym to wyciągnęła. A, to jest takie coś. Ej, może tu to trzeba to... A, jest tam celownik, widzieliście? Ale czekajcie, tu jest taka... da się to w bok, czy tylko po tych torach? No, da się, widzicie? Jest taka... wyróżniająca się podłoga, o może tak. A, widzi ta. Jest. A jak nam dają celownik, to znaczy, że gdzieś trzeba będzie go użyć. Od razu sobie to połączymy. Dawaj to, combine. Będzie, nie? Będzie. To nam pokazywa. Aha, dobra, to musimy wstawić znowu w to miejsce. Dobra, ja rozumiem, że to nam się otworzy pewnie, tak? Czy to się otworzyło? Otworzyło. No i? Aha. Martwi mnie to, że mam tylko 4 już flary. Ale tu jest jasno, okej, bo się pali ładnie. Co to jest? Czy coś tu jest skitrana? No nie. Trzeba się rozglądać, bo ja się boję, że tutaj trzeba będzie coś... tam jest zejść jeszcze w dół. Zestrzelić, tego się boję, wiecie? I ja to przeoczam. Kurde, mogę iść... Czekajcie, skąd ja przyszłam? Stamtąd przyszłam. Mogę iść tu, martwi mnie to. Ale obawiam się, że tu może w grę wchodzić jaka pochodnia. A ona tu zjedzie? Nie, na szczęście nie. O kurde! Okej, Jesus. Ale patrzę sobie... No powiem wam szczerze, że mam zakwózkę. Tak się rozglądam, czy jakby trzeba było tu coś zestrzelić, czy nie. Ale tak nie bardzo. Kurde, ja nie wiem, czy ja mam tutaj schodzić, o to się rozchodzi. Ja nie wiem, czy mam tu schodzić, o to się rozchodzi, no bo bardzo było to po prostu mądre. O, dobra, coś się tam bujo, momento. A, i tam też się buja, poczekaj ta. Dobra, widzę to. Widzicie, czy nie widzicie? Takie... takie. Widzi ta? I jeszcze po drugiej stronie ja widziałam, że mi coś dyndo. Jest. Pytanie, co to zrobi? Oczywiście, że nie pokazało, bo po co? Coś się może na do... Aha, dobra, widzę to. Te takie do góry nam tu wywindowało. No powiem wam tak, boję się schodzić na dół, ale chyba musimy. Czy da się tutaj tędy jakoś tak? O, da się.
Bo my się musimy chyba w tą wnękę tam dostać. Jak tu zejdę, to boję się, że nie wejdę, chyba że to są drabinki. No to wtedy okej. Okay. Jeżeli to są drabinki, to spoko. Ale jak już jesteśmy na górze, a tu jest tylko przycisk, no to wejdziemy sobie do przycisku najpierw. To są cały czas, no i dobra, widzę korona. To są cały czas te drzwi, dobra, one były nam pokazywane co chwilka. Teraz to już nie mamy jakby wyjścia, musimy się opuścić na sam dół. Tylko żebyś się nie podpaliła przez ten kinkiet, bo bym dostała po prostu szałwiznę. O, mamy tam, jest, widzę krasnoludka. A tam są jeszcze jedne drzwi, halo. Dawaj tą koronę. Czyli to jest trzecia, Dobra. Tak fajna, magiczna poświata nam się tutaj drindo. Dobra, i co z tym? Gdzie to wstawić? Szukajcie. Szukajcie jakiejś teksturki. Chyba, że to nie jest do stawiania tego na teksturkę jakąś, tylko po prostu, żeby tam przejść. Jeszcze się rozejrzę, dobrze, bo może gdzieś indziej trzeba będzie to przestawić. Czekajcie. Powiem wam szczerze, że nie widzę tutaj miejsca, w które ewentualnie mogłabym to postawić. Dobra. Weźmy się tutaj, przeczołgaj. Kola zero, czekajcie. Jezu, pycha. I nawet tego nie widziałam, muszę wam powiedzieć. Ale teraz miejmy nadzieję, że te takie klocki, które nam się wysunęły, one generalnie raczej służą przeważnie jako drabinka. Aha, no właśnie tak myślałam. Czyli nie. No to co? Musimy wejść tam, na samą górę. Ale czemu? No a tu z tego nie mogę? No, jakbym się postarała, to i bym mogła. No, what the heck. To jest to, co nam się otworzyło, tak? A, jest kolejny przycisk, proszę bardzo. No i pięknie. Na samym dole kolejne drzwi. Drzewi. A to tutaj? Tutaj. Tu? Kurde, gdzie to? Tu? Ale ja tutaj nic nie... No to muszę wam powiedzieć, lipsztyk. Dobra. Nie mamy bezpiecznika. Ale było na kadcence przed chwilą jakieś pomieszczenie z takim żółtym. Ja mówię, co to jest tam za jakiś przedmiot? Ale to będzie ten bezpiecznik pewnie. Dobra. Zobaczymy, gdzie to jest. Wejdźmy sobie na samą górę i tak się zastanawiam. Bo gdzieś się drzwi otworzyło, było pokazane. Może w tą drugą mańkę, jak zejdziemy. Wiecie, bo my poszliśmy od tego kinkiecitka chyba bodajże na prawo. Jestem pewna. No dobra, zobaczymy, co jest po drugiej stronie. Bo tam ewidentnie widziałam, że był kinkiecik. No nie kinkiecik, kuźwa. Tak, kinkiecik był. Że tam był bezpiecznik na jakiejś... na jakimś główienku. A ile mamy tych sekretów? Dwa. Hit. Ej, a może na te dwa levele, te takie dwie części jest to podzielone na przykład tu. O, jest! Widziałam, że to widziałam właśnie na... na cutscence. Od razu się ruszam, bo się boję, że... No nie, mimo to nic chyba. O Jezu, chciałam wskoczyć, dobra. No to dobra, teraz już wiemy wszystko, dobra. No bo jakby w tym pliku customu od tej autorki, autora, no to jakby są dwie części, tak? Czyli jakby dwa levele. Tak jak wspomniałam. Czyli tutaj, patrzę sobie, bo teoretycznie możemy zejść po tej drabince, tak? Dobra.
To było chyba tu, prawda? A, tak. Oczywiście. Fuse. Oho. No. I mamy, słuchajcie, tą kolejną część, czyli drugi level. W sumie jest 4. Okej, okay, jak to się nazywa? Dalej po prostu part 2. O właśnie, z 4 partów. Okej, okay, czyli myślę, że tutaj może będą 2 sekrety. Mam taką nadzieję. Ja na dzisiaj kończę. Słyszymy się w następnym odcinku, w kolejnej części. No i do usłyszenia. Pa, pa. That's all for today. Don't forget to subscribe my channel, Deathseller. And if you want, you can watch the entire playlist from the series here. See you around.